Cześć, z tej strony GolTV, witam was bardzo, bardzo serdecznie na trzecim odcinku serii Astonir. I dzisiaj będziemy budować mały prom. On się znajduje tutaj i kosztuje 1500 bajtów. Ogólnie ja mam tutaj już materiały na to przygotowane, czyli aluminium. Oprócz tego to musimy oczywiście silnik, który się znajduje tutaj dla silnika manewrowego, i musimy jeszcze odblokować. Gdzie to było? Znaczy nie musimy, ale ja polecam ogólnie sobie troszeczkę więcej tych bajtów zebrać i też odblokować natleniacz, bo jeśli nie będziemy mieć tego natleniacza tam, to niestety, ale nie będziemy mogli za daleko iść, ponieważ tlen tylko będzie nam dostarczany, jak będziemy w pobliżu promu. A polecimy na planetę... De Solo, żeby poszukać Wolframite. Widzicie, jest w jaskiniach. Sfalerytu nie będziemy szukać, ale ja tutaj mam... Chyba jeden tutaj miałem jakiś. Tylko poczekajcie. Gdzieś tutaj miałem... O, jest. Cynkowy. Wezmę sobie po prostu sfaleryt. I oprócz tego chciałem jeszcze coś zrobić, co wam zaraz pokażę. Chodźmy może troszkę w góry, tylko nie wiem, czy nam starczy tlenu. Najwyżej sobie filtr tlenowy dam. Najgorszą rzeczą, która jest w tej grze, która utrudnia, może tak, to są niestety te bajty, i pewnie większość osób powie, że no to jest najgłupsza rzecz, która mogła w tej grze powstać, niestety, ale trzeba troszkę pograć, żeby zdobyć tych bajtów. No i niestety i musimy być tlenowy. Zrobić. Malachit nam się przyda. Powiem zaraz do czego. On zazwyczaj w górach jest. I jak będziecie jakiś widzieć, to zbierajcie, bo po prostu przyda się na później. I ogólnie teraz też się przyda, bo zaraz wam pokażę coś. Tylko musimy to przepalić i dobra, to czyli tak, duża drukarka. Ja tutaj mam już tą dużą drukarkę zrobioną i tutaj mamy tylko schronienie. Amon też musi się zrobić za pomocą tego, czyli wirówki ziemnej. Jeszcze tylko pokażę, że tym się na razie nie martwcie, bo to jest rzecz, która się przyda. No właśnie Wolfram, czy my na Desolo musimy lecieć, ale to się przyda troszeczkę później, nie od razu. Na razie to musicie zbierać bajty właśnie na prom. I jak macie, jeśli przepaliliście to w tym, to dostaniecie miedź i za tą miedź możecie zrobić sobie światło robocze. No i dzięki temu oczywiście będzie jaśniej. Ja sobie chyba to robię tak. O! Dobra, to odblokowujemy.
Natleniacz. Teraz tutaj na dole jest paliwo stałe do silników manewrowych i od razu też oczywiście mały prom. I teraz robimy to tak. Jeśli nie macie aluminium, to musicie iść do jaskini i zdobyć lateryt. Pokazywałem to w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy w tym odcinku polecimy w kosmos, ponieważ to jest... Musimy te rzeczy zrobić. Jednak troszkę to zajmie. Ja pójdę po kolejną... jak to nazwać? Kulę? Nie wiem, ale po prostu... Ja będę na to mówić kula. Ale... Spokojnie, bo niedługo nie będziecie musieli zbierać tych kul, jeśli będziecie robić tak jak ja, ponieważ... O, jak widzicie, na tę planetę będziemy lecieć. Muszę wziąć jakąś żywicę albo filtr tlenowy, bo nie mam powietrza. Niech tutaj nam ten prom się wybuduje. A za ten czas... żywica... To jest filtr tlenowy, ten... Powinno starczyć tlenu. I tutaj na Desolo weźcie sobie tutaj na tej planecie, to jest ta początkowa, na której jesteśmy, to się chyba nazywa Sylwa. I na tej planecie pod ziemią też jest tam, gdzie zazwyczaj jest niedaleko laterytu, jest gdzieś sfaleryt. Chyba sfaleryt to jest najbardziej spotykany materiał, który można spotkać w jaskini, i ten sfaleryt przyda nam się do Desolo, żeby otworzyć jak to się nazywa, gdzieś tutaj było to, tylko że nie będzie znaczku energii, tylko czegoś innego. Chyba sfaleryt, bo nie pamiętam dokładnie, ale... Sfaleryt... Będzie taki znaczek. I tam będzie naprawdę... Będzie też podobna taka kulka, tylko że troszkę inna. I za to będziemy dużo, ale to dużo więcej bajków dostawać, więc... Ogólnie fajnie. Jest te... Natleniacz. Ceramiczny i aluminium, tak? Tak, dobra. Niestety, ale to aluminium to potrzebujemy tutaj bardzo dużo, niestety, bo większość rzeczy po prostu musi mieć właśnie aluminium, żeby wybudować, ale muszę trochę glinu gdzieś znaleźć, bo bardzo mało glinu mamy, a niestety, ale glina nam jest potrzebna do dalszych do dalszego budowania, do rozbudowywania naszej kwatery, a niestety naszej bazy, może tak, naszej bazy, ale niestety będę musiał na odcinku zobaczyć, gdzie ja tam glinę znalazłem. Bo tutaj nie widzę nigdzie. Dobra. To wracamy.
Ogólnie z sorki, że nie było dawno odcinka, znaczy dawno. Nie było chyba 4 dni czy 3, ale po prostu nie miałem nic nagrane i troszkę mi się nie chciało nagrywać, bo była w miarę ładna pogoda oprócz piątku. Dobra. Natleniacz. I... A, to weźmy sobie, schowajmy do plecaka. I musimy zrobić jeszcze jedno. Średni magazyn. A, i jeszcze zapomniałem o tym silniku, który musimy zrobić. Potrzebujemy też więcej materiałów na to, żeby... Może tak, na początek jeszcze wezmę tutaj... Dobra, to aluminium to będę musiał troszkę więcej czasu spędzić, żeby zdobyć więcej zapasów. Weźcie sobie też, zróbcie taki średni magazyn i włóżcie tu trochę żywicy, trochę organicznego i oczywiście złożonego. Złożonego najwięcej, bo będziemy musieli te przewody i trochę organicznego, żeby to wszystko tam zasilić, bo tam prądu niestety nie będzie. I... Nie, nie mogę tego wyjąć. Dobra. I kładziemy tutaj. I odpalamy. Znaczy, odpakowujemy. I to chyba wszystko. Jeśli wszystko zabrałem, to kilka natleniacz. Mam zawsze sobie tak zobaczcie, czy wszystko macie, bo naprawdę nieraz musiałem wracać na tą planetę. Dobra. Pierwszy lot w kosmos. Teraz tak to wygląda. Aha, zapomniałem jednego. Dobra. Co to jest? Aha. Dobra. Naciskacie lewym przyciskiem myszy na tą planetę, na którą chcecie lecieć. No i teraz tak. Najlepiej gdzieś blisko tego jądra, znaczy to nie jest jądro, ale żeby zapamiętać, gdzie wylądowaliście, ponieważ niestety kwarc nam robi nadajnik, dzięki któremu możemy oznaczyć położenie naszej bazy na innej planecie, a niestety jak my tu przylecimy kolejnym razem, to nie będziemy tego widzieć, bo nawet mi się nie załaduje. Po prostu, jak naciśniemy na jakąś ziemię, na przykład tą, którą teraz wybrałem, no to widzieliście, że powoli się ładował teren i niestety my jak będziemy tam gdzieś, będziemy chcieli tutaj wrócić, to nie będziemy widzieć na przykład tego magazynu albo tego natleniacza i do tego jest nam... To takie głośne jest. Do tego jest nam potrzebny właśnie kwarc. Właśnie nadajnik. Dobra. To robimy tak. Ojojoj. Tutaj troszkę się zrobiło tak. A generator, czemu nie mogę zrobić? Mam miejsca, czy... Aha, złożony mały generator. To ja się troszkę pomyliłem.
Nie bierzcie jednak tyle organicznego. Chociaż nie, tutaj widzę, że jest mało tego wszystkiego, więc wyłączcie to od razu, jak będzie wam robić, i małą drukarkę od razu wyłączcie. Znaczy, tu też są jakieś tutaj materiały, ale po prostu, żeby było mniej szukania. Dobra, to teraz tak. Tutaj robimy średnia platforma, chyba na natleniacz starczy, ale musimy niestety podłączyć ten generator i teraz nam będzie robić. Oczywiście nie muszę mówić, że jak to przestanie działać, to wyłączcie, bo to tylko prąd żera i to jest mega głupie, znaczy głupie. Jeśli nie macie znaczy złożonego i na tej planecie na przykład też nie ma złożonego, no to niestety nie będziecie mieć żadnej energii. I teraz możemy powoli... To czemu to? Aha, dobra, jest jednak. Chciałem... przewody. Okej. To chyba wszystko, albo jeszcze... No. Potrzebujemy wolframit, więc ja sobie odłożę troszkę miejsca. I właśnie... Ojojoj, nie tak chciałem. Muszę więcej złożonego wziąć, a niestety... tego złożonego za dużo nie mam. Bo przydadzą się na kabel. A, i nie podchodźcie do tego, bo to was zabije. Ja nie chcę teraz zginąć, więc do tego nie podejdę, ale... Nie no, dobra, nie chcę zginąć, bo... to będzie... Znaczy, zrespi się w tym promie, ale... nie chciałbym po prostu teraz zginąć. A, i tutaj jest też... zapomniałem powiedzieć, że tu jest dużo amonu. Lepiej sobie weźcie jedną, chociaż jedną żywicę, jakbyście gdzieś poszli i zapomnieli zrobić te przewody, ale te z energią nie szukamy, my szukamy inne. No to na tym desolo troszkę sobie czasu spędzimy, bo chciałem tutaj dwie rzeczy zdobyć. Nie wiem, czy poza odcinkiem tego nie będę chciał znaleźć, bo... sobie też tak kopcie, żeby dokopać się do kopalni. Niestety, ale kolejnym minusem jest to, że na desolo jest twardsza ziemia i trudniej to jest kopać, więc... O, ale zobaczcie, mamy kwarc. A tak jak mówiłem, kwarc się nam bardzo przyda. Zróbcie sobie tutaj na przykład taki mościk. Oj, niedobrze. To nie było zamierzone. Ale od razu pójdę sobie to zrobić, żeby wiedzieć, gdzie jest nasza baza, jeśli w ogóle będę na desolo, jeśli mi wolframitu zabraknie kiedyś, to wrócę tutaj na desolo i pozbieram. No chyba, że na innych planetach będzie go więcej. A tutaj jest... no nie jest tak często spotykany jak na przykład kwarc. I nadajnik kładziemy tutaj.
Dajmy sobie tutaj na przykład zielony kolor. Pod F możecie zmieniać. Już prawie 20 minut minęło, więc powoli też będziemy się żegnać, ale jeszcze chciałbym chociaż tutaj... Oj! Uważajcie, żeby tutaj za szybko nie spaść, bo można zginąć i... I te bajty tutaj też zbierajcie, bo ich jest tutaj tyle się dostaje tego. Zobaczcie, już mam chyba już mam nawet na ten, a to nie wiem jak to się nazywało, kilka laboratorium chemiczne, no prawie mam. Teraz już mam. No i chyba wolframit, dokładnie, zobaczcie. Jest i wolframit, a myślałem, że troszkę dłużej tu zajmie, a na szczęście nie. Zbierajcie wszystko, naprawdę tutaj. Ile do plecaka wejdzie. I niestety nie... Pewnie większość osób powie, że żeby do tego magazynu sobie położyć i wziąć to z powrotem, ale niestety ja bym chciał wziąć taką kulę, która do komory badawczej by nam robiła bajty, więc... A jeśli byśmy chcieli lecieć z powrotem tutaj, no to niestety znowu musimy ten jeden amon i jeden aluminium wykorzystywać, żeby... to zdobyć, ale ja tu zostawię wszystkie rzeczy i później wezmę też ten tą żywicę i ten spaleryt, jak zużyję, no to po prostu wezmę wszystko do plecaka, żeby już to mieć z głowy, znaczy żeby to na sylwę wziąć. Poza odcinkiem troszkę jeszcze poszukam chyba tego tej kuli jakby w takim... Pokażę wam w następnym odcinku, bo nie wiem czy nawet wrócimy w następnym odcinku na Sylwę, ale jeśli nie wrócimy, no to niestety, ale będziemy musieli tutaj nadal poszukiwać tą kulę jakby. No to co, to ja się tutaj pożegnam, jak widać naszą planetę główną. I co? Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!